Dzień dobry, dzień dobry. Turniej kandydatów, moi drodzy. Wielka niespodzianka póki co. Została ostatnia runda, a prowadzi samodzielnie Gukesh. Ten 18-latek z Indii robi furorę. Aktualnie jest już oczko wyżej przed Dinkirenem, czyli mistrzem świata w rankingu na żywo. No i sytuacja wygląda następująco. Gukesh ma 8,5 punktu, 8 punktów ma też Nakamura, Nepomniachtchi i Caruana. I co ciekawe, ci czterej zawodnicy grają w ostatniej rundzie ze sobą, więc będzie mega ekscytująco. Nakamura gra z Gukeshem, Nepo gra z Caruaną, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Przedstawię dzisiaj dwie partie. Nepo z Hikaru na sam początek. Tutaj posunięcie E4, E5. Nakamura myślę, że w tej partii chciał uzyskać remis, żeby, no, remis z czarnymi przy takiej stawce z takim zawodnikiem to jest na pewno dobra taktyczna opcja. Goniec B5, tutaj jest, mamy na szachownicy partię hiszpańską. Goniec na C5 w tym momencie, roszada, skoczek E7. Bardzo ciekawy plan, zresztą ten skoczek przemierza na G6. Ciekawe ustawienie ze strony czarnych. Tutaj C3, skoczek wleciał i D4 od razu Nepo, odsunięcie się gońcem. No i właśnie to jest ciekawe, że tutaj jak będzie na przykład przepchanie, to skoczek może przejść tędy, może nawet wrócić, ale bicie też jest spoko czarnymi, bo można po prostu odbić skoczkiem. Drugi skoczek też tego pilnuje, więc to się fajnie układa. Goniec na G5, F6 wymuszone, tutaj goniec wrócił i roszada. No właśnie minus jest taki, że tutaj król ma przeciąg, ale tu się nic złego nie dzieje, jest skoczek B na D2, król sobie uciekł na H8. Tutaj wieża E1 i moi drodzy, bicie na D4. Poszło bicie na D4. Seria prostych wymian. Miałem wrażenie, że panowie tutaj za bardzo nie chcą walczyć ze sobą. D5 ze strony Nakamury, czyli bardzo też taka pozycja upraszczająca się. Bicie, bicie i skoczek E4. Bardzo ciekawa rzecz. Nakamura zagrał hetmanem na D8, ale tutaj można by się zastanowić, dlaczego by nie zagrać wieżą na D8 i zdobyć pionka. Właśnie to jest taka zagadka, sam nie wiedziałem podczas gry, jak tutaj zareagować w tym momencie, ale okazuje się, że jest ciekawa taka pułapeczka. Goniec na B3. I jeżeli teraz czarne zbiło pionka, to następuje ciekawy ruch skoczek G5. Okazuje się, że nie można zbić skoczka, bo jest wybicie hetmana, a na końcu wjeżdża wieża, więc tutaj trzeba było wybić hetmana i szach wtrącony. Król G8 i szach wtrącony od gońca, więc tutaj hetman musiałby odbić gońca. No i ta sytuacja mogłaby się zakończyć po takich ruchach, jak na obrazku załączonym. Jakoś więcej myślę, że białe miałyby szanse bardzo duże, żeby wygrać tę partię. Skoczek na E4, hetman, jak mówiłem, wrócił na D8, goniec na C2, F5 zagrał na Kamura. Skoczek C5, znowu B6, skoczek wrócił i goniec B7. Tutaj jakby hetman zbił na D4, no to pojawia się właśnie znowu taka aktywność ze strony białych, czyli skoczek E5. Właśnie po wymianie tutaj tego wszystkiego, no tu można też spróbować zbić się z szachem, aczkolwiek ten układ też jest ok. Tutaj po prostu po zagraniu gońcem wjeżdża wieża na D7, no i czarne muszą się troszkę martwić. Jest pionek więcej oczywiście, ale aktywność duża, więc tutaj białe nie mają jakiejś krzywdy absolutnie. W każdym razie, poszło inaczej. Goniec B7, tutaj zawodnicy najlepsi właśnie na świecie grają zwykle tak, żeby nie brać pionków, tylko grać z inicjatywą, jeżeli jest opcja. Skoczek zagrał na E5, hetman G5, no i grozi piękny mat. Jak się obronić? No tutaj można szukać wiele opcji, jakieś tam F3, ale wchodzi skoczek lub tutaj, tak się robi mało przyjemnie. Nepo znalazł ruch D5, po prostu. Zawsze skoczek może zablokować, ale powierza AD8, goniec B3, no i C5 nastąpiło w tej sytuacji. Skoczek zagrał na F3, moi drodzy, hetman H5 i tutaj panowie po kilku powtórzeniach zgodzili się na remis, co jest takim wynikiem jeszcze nie zamykającym drzwi dla jednego i drugiego. Ostatnia partia zdecyduje, ale przejdźmy do wisienki na torcie z tej rundy, czyli 13. Gukesh kontra Firuzja. No i to jest na pewno partia, która była bardzo emocjonująca dla panów, no szczególnie dla Gukesha, bo Firuzja tutaj raczej nie grał już o wejście do meczu o Mistrzostwo Świata, nie miał punktowo szans. No ale walka trwa. Oczywiście E4, E5, skoczek F3. No i znowu mamy partię hiszpańską na szachownicy. Skoczek na F6. D3 posunięcie, goniec na C5. Tu kulturalnie roszada i skoczek D4. Ciekawe zagranie w ogóle. Jeżeli skoczek by zbił tutaj na E5, no to oczywiście tracimy gońca. Trzeba pamiętać o niepodstawianiu figur. Więc skoczek wybił na D4. Goniec D4. Skoczek na D2. C6. Koniec sobie wrócił spokojnie. D6. Jasne, że tam można by było pewnie
pewnie spróbować zagrać jakieś D5, no ale proste wybicie, wybicie i tam goń znowu daje szacha. Te hiszpańskie schematy są mi troszeczkę dalsze, ale myślę, że w dosyć prostej konfiguracji można grać to jednym i drugim kolorem. W każdym razie C3 ze strony białych, goniec sobie wrócił, goniec B3, A5, skoczek na C4. To jest taki też ruch, który chce zbić gońca, otwiera gońca oczywiście białych. Goniec na A7, skoczek na E3. To jest dobre miejsce dla skoczka. Skoczek fajnie pilnuje pola D5, F5, G4. No i oczywiście, jeżeli czarne tutaj zdecydują się na wybicie, no to goniec wybija, para gońców po stronie białych, fajnie, można grać. Roszada, hetman F3, dosyć ciekawie i D5. No i tutaj Gukesz nie postanowił wybić tego pionka. Dostałby na pewno wtrącenie, jak ruch na przykład A4 zbić za bardzo nie można, bo jest bicie gońcem na E3 i pułapki wchodzą wszędzie, więc tutaj trzeba byłoby tym gońcem uciekać i po wybiciu czarne nie tracą pionka. Więc tutaj Gukesz postanowił zagrać od razu gońcem na C2. W tym układzie czarne zagrały G6, wieża na E1, jest goniec na E6, bicie. No tak troszeczkę szybciej przestawiam, gdyż tutaj ta partia, ta pozycja, oczywiście można długo się nad nią zastanawiać, widzicie też zresztą po czasie, jak to wyglądało, lecz no przy analizie tutaj mówię, to nie są jakieś wybitnie trudne ruchy, powiedzmy, takie proste, H3 na przykład, żeby tu wzmocnić G4, wieża E8, goniec zagrał na A4 właśnie na wieżę i wtrącenie na E4. Pionek wybił. No i hetman na E2. Niektórzy mogą powiedzieć, no białe tutaj zagrały trochę pasywnie, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, że też struktura pionków się pojawiła taka, że są trzy pionki na 2. Pewnie tu jest głębsza strategia w ogóle w tej partii hiszpańskiej. Kwestia, jaką pozycję lubimy grać. No skoczek na E3, goniec niewyprowadzony, ale czarne nie mogą nic za bardzo zrobić białym, więc to jest równa pozycja. Wieża na E7, skoczek na F1 i znowu wycofanie się figury. To są właśnie takie zagrania najlepszych zawodników. Wtedy właśnie wiedzą, kiedy wycofać te figury, przemanewrować. Chodzi głównie o to, żeby tym gońcem oczywiście wyjść. Jest hetman C7, tutaj właśnie białe szukają takiej aktywnej figury, a aktywną figurą jest na pewno goniec A7, więc białe będą chciały to wymienić. Tym razem jeszcze goniec na B3 i A4 poczęstowany tutaj został biały pionkiem na A4. Oczywiście wybicie tutaj jest fatalne, bo można zagrać potem gońcem na C4 i robi się bardzo nieciekawie. Ten hetman będzie musiał gdzieś tam tańczyć, a zawsze tu będzie opcja bicia, więc wybicie na E6, czyli właśnie od razu wymiana. W tym układzie wieża wybiła, goniec na E3, no i zobaczcie, że po A3 właśnie ten mi się ruch bardzo podobał, bardzo. No i też nie wiedziałem, jak tu białe będą chciały reagować. Co ciekawe, Gukesz zagrał po prostu ruch C4. Oczywiście po każdym wybiciu gońca skoczek wybija i się wszystko trzyma, więc też pionek fajnie pilnuje pola D5. W tym układzie, jeżeli pionek by zbił na B2, co nie nastąpiło, to hetman by wybił na B2, hetman C4 i hetman na B7. Pozycja równa. Dziwne trochę, że Firuszdża na tą pozycję nie poszedł. Nie wiem dlaczego w sumie. No ale cóż, poszło inaczej. Po C4 skoczek na H5. I w tym momencie G3 po prostu jest obronienie pionka. Koniec na C5, tutaj B3. No właśnie, w tej sytuacji białym udało się utworzyć ten silny łańcuch pionków. Czarne, dziwne, że tutaj po prostu nie wybiły. No, nie wiem dlaczego w sumie. F5 nastąpiło i goniec wziął na C5, hetman C5, wieża AD1. Słuchajcie, pozycja jest nawet mikro lepsza dla czarnych według silnika, no ale z obiektywnego punktu widzenia no to jest równa pozycja raczej. Wieża F8, wieża D5, hetman wrócił i F4. Oczywiście nie pozwalamy czarnym zbić w przelocie, bo wisi na E6, więc to jest też dobry moment, żeby taki ruch zagrać, przyblokować tutaj zapędy czarnych w postaci F4. Skoczek wrócił, wieża D2, no i teraz Firuszdża, jak to Firuszdża? Kombinuje, to jest młody zawodnik, który no, lubi zamieszać. Posunięcie G5. Tutaj należało zagrać po prostu H5 i po skoczku na E3 zagrać wieżą, wieża i wieża. I to jest pozycja również no, remisowa tak naprawdę, więc myślę, że czarne nie powinny się niczego obawiać, ale poszedł ruch G5. O co chodzi z tym ruchem G5? Jeżeli zbije pionek, to skoczek przechodzi na D7, skakuje za chwilę na E5 i wjeżdża na F3. Taki jest prosty plan za cenę pionka. Słusznie, to czarne miały na pewno rację. Jednakże po ruchu G5 skoczek zagrał na E3. GF, GF,
Tu jasne, że nie można zbić na f5 z prostego powodu. Hetman wchodzi i z szachem oczywiście jest wzięcie skoczka, więc bicie na f4, hetman f7, król h2, skoczek h5. No i hetman f2 oczywiście bronić pionka trzeba. W tym układzie wieża g6, tutaj wieża d5, bardzo ładnie ta figura stanęła i atakujemy przede wszystkim tego pionka f5. Skoczek wrócił na g7, no i widzimy, że czarne przyjęły tutaj status obrońcy w tym momencie. Wieża e na d1, wieża h6, tutaj kilka ruchów takich panowie powtarzali, dzięki czemu Gukasz wiedział, że Alireza na pewno remis jest przez niego zaakceptowany, no ale zmienił ruch. Słusznie zresztą, bo białe próbują wygrywać. Hetman h4. Wieża zbiła, król zbił. No i król h8, król f2, wieża g8, hetman g5. Zobaczcie, że hetman po prostu chce zbić tutaj. No i Alireza popełnił błąd. Zagrał hetmanem na g6. Nie jest to dobry ruch. Jaki należało zagrać zatem? Skoczek na e6 z atakiem. No i teraz, jeżeli nastąpi uproszczenie, a powinno nastąpić, jeżeli hetman g7 z opcją właśnie tutaj jakieś maty mogą prawie wchodzić, no znaczy może nie maty, ale niebezpieczeństwo jakieś tam jest, no bo na przykład jak tutaj zbijemy, no to w sumie hetman wchodzi na g1 i tam silnik widzi wieczny szach. No ale dobra, to nieważne, tutaj trzeba było zagrać hetman na e5 i po wybiciu, wybicie wieżą, no i po takich wybiciach znowu pozycja jest względnie remisowa, król e2. Wiadomo, że białe by próbowały wygrywać z uwagi na przewagę pionków na skrzydle, lecz no bliżej remisu niż wygranej białych na pewno, a po hetman g6 robi się już czarnymi ciężko. Hetman zbił, hg i wieża d6. No i okazuje się, że jeżeli tutaj król na przykład zagrałby na h7 z obroną, no to wieża b6. Jest bardzo trudno bronić te pozycje. Białe grają za darmo. Skoczek wchodzi, pionki idą. Nie ma za bardzo jak czarnymi tutaj reagować w sposób taki prawidłowy i obronny, dobry. No niestety, po wieża d6 czarne próbują aktywności, wieża zbiła pionka, skoczek wleciał, skoczek d5 z obroną. Oczywiście obrona jest ważniejsza tego pionka niż zbicie tu, bo seria wymian zbliża czarne do remisu, a białe tego nie chcą. Skoczek na d5, skoczek d4, wieża b6, skoczek c2. No i wzięcie kolejnego pionka. Gukasz jest blisko. Tutaj zobaczcie, że skoczek f6 grozi z siatką matową. Wieża e6 obroniła ten punkt. Wieża e7 z próbą wymiany. No skoczkówka też by była wygrana. Pionek bardzo szybki. Wieża na h6, c5. No i właśnie ten pionek bardzo szybko zasuwa, więc skoczek wrócił do obrony. Król na g2, szach, król f2, wieża znowu na h6, no i posunięcie b4. Tutaj Gukasz policzył, że po tym wybiciu na h3 po prostu król g2, wraca wieża i wieża b7. Tutaj król zagrał na g8, pionek, król, pionek, szach, no i tutaj wieża c7 i po szachu i król g3. Czarne się poddały z uwagi na to, że pionek zasuwa, za chwilę będzie szach i partia się kończy. Gukasz, 18-latek, robi furorę, jest szansa, w ogóle bardzo duża szansa, dzisiaj gra z Nakamurą, że jeżeli uda mu się wygrać tę partię, to na pewno awansuje do meczu o Mistrzostwo Świata, a ja chciałem się pochwalić, że grałem z Gukaszem prawdziwą partię klasyczną kiedyś w Warszawie, jak jeszcze miał lat 13, uwaga, już był arcymistrzem i miał ranking powyżej 2540, teraz ten ranking już jest w granicach 2760. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja trzymam kciuki również za Nakamurę, chociaż sensacja w postaci Gukesza jest ogromna. Zobaczymy, co się wydarzy. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Pozdrawiam, cześć.